Hola, ¿cómo estáis? Witajcie w kolejnym odcinku Hablo Español. W tym odcinku pomówimy o słowie bardzo krótkim, ale bardzo wszędobylskim, pojawiającym się w różnych językach na świecie, w tym w języku hiszpańskim. I jest to słowo ciao, które na pewno znacie, bo pojawia się również w języku polskim. Porozmawiamy w tym odcinku o tym, skąd się to słowo wzięło i być może od razu pojawi wam się taka myśl, że no jak to, wzięło się z języka włoskiego, przecież to jest jasne. I jest to prawda, ale nie cała prawda. A w tym odcinku odkryjemy tę całą prawdę, która jest bardzo, bardzo ciekawa i zobaczymy, że nawet my, Słowianie, mamy z tym słowem wiele wspólnego. W tym odcinku porozmawiamy również o tym słowie z perspektywy języka hiszpańskiego, kiedy powinniśmy tego słowa używać i jak powinniśmy je zapisywać. Ale zanim przejdziemy do tematu odcinka, jeszcze jedno ogłoszenie. Niedawno otworzyłem konto na Instagramie, link w opisie, a więc jeśli macie ochotę, odwiedźcie i zasubskrybujcie, albo zafollowujcie, czy jakkolwiek na Instagramie to się mówi. Kiedy słyszymy słowo ciao, automatycznie kojarzy się nam ono z językiem włoskim i z Włochami. Ciao, amore, i tak dalej, i tak dalej. Więc kiedy wspominam o tym, że i my, Słowianie, mieliśmy z tym słowem, z etymologią tego słowa, coś wspólnego, myślimy sobie, jak to jest możliwe? A historia tego słowa jest bardzo, bardzo długa i bardzo głęboko zakorzeniona w średniowieczu, we wczesnym nawet średniowieczu. Otóż, kiedy ludy słowiańskie zaczęły napływać masowo na tereny centralnej Europy i południowo-centralnej Europy, na Bałkany, napotkały bardzo znaczną siłę w postaci Cesarstwa Bizantyjskiego, czyli wschodniego Cesarstwa Rzymskiego, które mówiło po grecku. Sama nazwa, samo słowo Słowianie najprawdopodobniej pochodzi od słowa słowo. Właśnie dlatego, że ludy słowiańskie określały mianem Słowian najprawdopodobniej inne ludy, z którymi mogły, potrafiły się dogadać. Tak jak w odróżnieniu nazywali Niemcami tych, z którymi dogadać się nie mogli. Czyli Niemcy to są ludzie niemi, a Słowianie to są ludzie, którzy posługują się słowem. Inną jeszcze hipotezą co do pochodzenia nazwy Słowianie jest słowo sława, które jednak od słowa pochodzi, jest to kognat ze słowem słowo, dlatego że jeśli krąży o kimś słowo, to znaczy, że jest sławny, ma sławę. Niezależnie jednak od tego, czy Słowianie pochodzą od słowa, czy Słowianie pochodzą od sławy, to ważne w naszej dzisiejszej historii jest to, że Bizantyjczycy zaczęli na Słowian mówić sklawosz. Sklawosz, czyli Słowianin. To w bizantyjskiej Grece zaczęło oznaczać Słowianina. Traf chciał, że ludy słowiańskie były też najczęściej zniewalanymi ludami przez Cesarstwo Bizantyjskie i przez inne państwa również, przez inne ludy, przez inne nacje. A zatem słowo sklawosz, słowo bizantyjskie, sklawosz, czyli Słowianin, zostało zapożyczone do łaciny i przeszło w sklawusz i uzyskało znaczenie niewolnik. A zatem jest to historia dosyć niechlubna dla Słowian, no ale cóż. Oczywiście łacina we wczesnym średniowieczu była wtedy lingua franca. Wszędzie w zachodnim europejskim świecie mówiło się po łacinie w oficjalnych warunkach, ale wiadomo, że wszystkie języki, które się z łaciny wywodzą, albo na które łacina miała bardzo duży wpływ, również czerpały z łaciny, czy to klasycznej, czy to średniowiecznej. Tak samo było w przypadku słowa sklawusz, no bo przecież w hiszpańskim też jest esclavo, el esclavo, czyli niewolnik, które dokładnie pochodzi od słowa sklawusz, które w bizantyjskiej wersji sklawosz znaczyło Słowianin. Również w średniowieczu, w łacinie średniowiecznej, czyli w języku elit Europy Zachodniej, pojawiło się powitanie, czy też pozdrowienie, które brzmiało Servus humilibus o domine spectabilis. Servus humilibus o domine spectabilis, które znaczyło najniższy, najskromniejszy sługa. O najjaśniejszy panie. O panie godny podziwu. A zatem wypowiadając to powitanie, ktoś mógł dawać znać, że jest do usług kogoś innego i stało się to dość popularnym powitaniem we wczesnym średniowieczu. Przy czym słowo servus w tym powiedzeniu pochodzi bezpośrednio z łaciny klasycznej i znaczy właśnie niewolnik. Nie tylko sługa, ale niewolnik. Ślad tego powitania można nadal zauważyć w językach, różnych językach Europy Środkowej, jak i w polskim, bo przecież też teraz już może nie jest to tak popularne, ale kiedyś było servus jako powitanie czy pożegnanie. Servus pochodzi dokładnie od tego, od słowa niewolnik albo sługa. Tak samo jest w języku czeskim, czy też w południowym niemieckim, w Austrii, albo w innych językach słowiańskich, które były w zasięgu Cesarstwa Austro-Węgierskiego.
No i jako, że ze słowa sklawosz bizantyjskiego do łaciny przeszło sklawusz, które oznaczało również sługę i niewolnika, zaczęło w pewnych regionach, zwłaszcza Italii, wypierać słowo servus w tym powitaniu. Oczywiście na tym etapie nie można mówić o języku włoskim, bo język włoski jest dość nowym i sztucznym tworem. Wtedy każdy region mówił po swojemu, zresztą nadal widać to w regionalnych dialektach Italii. I w niektórych regionach to słowo sklawus łacińskie zostało zaadaptowane do italskiego schiavo, które zresztą przeszło do dziś do języka włoskiego i nadal lo schiavo to jest właśnie niewolnik. I tak jak niektóre regiony, niektóre języki regionalne zaczęły wymawiać to słowo jako schiavo, tak w Wenecji, w Republice Weneckiej zaczęto to palatalizować, czyli zmiękczać i wymawiać jako schiavo. Schiavo. Oczywiście pomijano już tę dalszą część powitania, w późniejszym czasie wymawiano tylko schiavo albo dodawano schiavo vostro. Schiavo vostro, czyli wasz sługa. Z biegiem czasu i z rozrostem wpływów Republiki Weneckiej w basenie Morza Śródziemnego to powiedzenie, to powitanie stawało się coraz bardziej popularne, ale zatracało równomiernie swoje dawne znaczenie. Znaczenie tego, że ktoś jest czyimś sługą albo czyimś niewolnikiem. No i jak to często bywa, jak się często coś powtarza, to niektóre rzeczy mogą uciec, bo powtarza się szybko i niedbale, a więc ze schiavo na którymś etapie pojawiło się schiavo. Schiavo. Schiavo, które, jak już słyszycie, coraz bardziej przypomina słowo, które jest tematem dzisiejszego odcinka. W epoce nowożytnej to powitanie zrobiło się popularne nie tylko w Republice Weneckiej, ale również w północnych dialektach, w północnych językach regionalnych Italii. I stamtąd przeszło do dzisiejszego języka włoskiego, ale już bez tego s, które się wytraciło z biegiem historii i zostało po prostu ciao. A razem z kulturą włoską, tak samo jak pizza, ciao przeszło do mnóstwa innych różnych języków. Raczej nie słyszałem, żeby ktoś na pizzę mówił okrągły placek z czymś na wierzchu. Jest to po prostu pizza w każdym języku i wszyscy wiedzą, o co chodzi. Tak samo ciao przeszło do różnych innych języków. Tutaj jednak trzeba zaznaczyć, że w Republice Weneckiej i w języku włoskim również słowo ciao może być zarówno powitaniem, jak i pożegnaniem. W większości jednak języków, które zapożyczyły ciao, używa się go tylko i wyłącznie na pożegnanie. Czyli tylko i wyłącznie mówimy, choć nie pamiętamy o tym, że jesteśmy czyimś sługą, że jesteśmy do czyichś usług, jak się z nim żegnamy, nie zaś jak się witamy. Zatem, gdybym zamiast kanału Hablo Español o języku hiszpańskim prowadził kanał Parlo Italiano o języku włoskim, witałbym się z wami nie słowami hola, como estáis, tylko ciao, come state. Na przywitanie mówiłbym do was ciao i tak samo na pożegnanie. W języku hiszpańskim jednak, bo do niego oczywiście słowo ciao też trafiło, możemy używać go tylko i wyłącznie jako pożegnanie. Tylko i wyłącznie, kiedy się z kim żegnamy, możemy do niego powiedzieć ciao. Ten właśnie błąd wynikający z niewiedzy tego, kiedy słowa ciao w języku hiszpańskim możemy użyć, jest popełniany przez wielu Włochów, którzy przyjeżdżają na przykład na Erasmusa do Hiszpanii i często nie chce im się uczyć hiszpańskiego, bo uważają, że jako że znają włoski, oczywiście bez problemów dogadają się z Hiszpanami. Więc dowiadują się albo z jakichś rozmówek, czy z materiałów z internetu, czy od kogoś, że hola to jest ciao. No i zgadza się to na przywitanie, a zatem mówią hola zamiast ciao i wszystko jest w porządku, tylko że, i byłem świadkiem już kilku takich sytuacji, że ktoś się żegnał w ten sam sposób i mówił hola, co oczywiście spotyka się z salwą śmiechu ze strony Hiszpanów, którzy słyszą takie pożegnanie. No i jak zapisać to słowo ciao w języku hiszpańskim, albo jak rozmawiamy z Hiszpanami w formie pisemnej, na przykład na czacie, na WhatsAppie, na Wasa, czy na czymkolwiek innym. Otóż nie możemy zapisać tego tak, jak my to zapisujemy i tak, jak zapisują to Włosi, czyli ciao, musimy to zapisać w sposób hiszpański, no bo Hiszpanie przecież wszystko muszą zrobić tak, żeby im było wygodniej. Jakby ktoś zapisał ciao po włosku, to by przeczytali fiao, a takie coś nie istnieje, więc muszą zapisać fonetycznie po swojemu przez ceacie, czyli przez ch. I istnieją dwie formy, które można wykorzystywać w tym momencie. Można zostawić to włoskie o na końcu, ale niektórzy Hiszpanie idą o krok dalej w tym fonetycznym zapisywaniu, jako że to ciao włoskie jest takim dyftongiem i na końcu jest takie lekkie u, to niektórzy użytkownicy języka hiszpańskiego zapisują to końcowe au przez u właśnie i mamy ciao przez u na końcu. I taka pisownia wydaje mi się jest bardziej popularna niż w Hiszpanii w Ameryce Łacińskiej. Również w Ameryce Łacińskiej często to ciao się zdrabnia i na pożegnanie mówi się ciaito.
Chaito. Jest to popularne bardziej w Ameryce Łacińskiej, chociaż też i tutaj na Kanarach się zdarzy, ale być może dlatego, że jest tu dość dużo latynoskiej influencji. Jest tu dość duży latynoski wpływ, zresztą wielu latynosów tu mieszka. Oczywiście w Hiszpanii kontynentalnej też się to zrozumie, ale nie słyszałem, żeby ktoś mówił Chaito, choć pewnie i to się zdarzy. No i możecie zapytać, czy w ogóle często się tego używa. Bardzo. Bardzo często się tego używa. Ciao jest bardzo popularne, albo samo, albo łączone z innymi pożegnaniami, na przykład hasta luego, ciao, ciao, buenas tardes, ciao, que tengas un buen día, ciao, nos vemos, ciao. Jest to pożegnanie bardzo, bardzo popularne i zyskujące na popularności, wydaje mi się, w całym świecie hiszpańskojęzycznym, wypierające nawet inne, bardziej tradycyjne hiszpańskojęzyczne pożegnania, jak adiós, które ma konotacje religijne, a więc młodzi ludzie często rezygnują z adiós na rzecz ciao, które jest bardziej nieformalne, bardziej kolokwialne, luźniejsze i po prostu mówią ciao, ciao. Niewielu jednak Hiszpanów i innych użytkowników języka hiszpańskiego wydaje mi się, że zna historię pochodzenia tego słowa, bo o tym, że kiedyś znaczyło to niewolnik, a jeszcze wcześniej Słowianin, no to wszyscy zapomnieli w biegu historii. No i tak właśnie przedstawia się ta ciekawa historia i etymologia wszędobylskiego słowa ciao i tak wygląda perspektywa hiszpańska na to słowo. Jest to słowo bardzo popularne, właśnie teraz siedzę w parku i jakiś dziadek przechadzał się bodajże ze swoimi wnukami i żeby pogonić chłopców, udał, że odchodzi i zostawia ich samych i powiedział do nich ciao, ciao, a zatem dał dowód jednocześnie, że to słowo jest bardzo popularne. Dziękuję Wam zatem, że obejrzeliście ten odcinek, mam nadzieję, że Wam się podobał i był dla Was ciekawy. Jeśli tak było, dajcie łapkę w górę i zostawcie komentarz. A ja na sam koniec pokażę Wam, gdzie nagrywałem dzisiejszy odcinek. Jest to Parque Reollas w Las Palmas de Gran Canaria, czyli nadal w stolicy. Tak to wygląda. To już bardziej wygląda jak park, bo jest tu więcej niż 10 drzew, jak możecie zobaczyć. Jest to trochę dalej od centrum, ale nie aż tak daleko, a zatem można się tutaj czasami przejechać albo przejść, żeby się trochę w zielonym towarzystwie zrelaksować. Pozdrawiam Was zatem serdecznie z Parque Reollas. Ja już uciekam, ale Wy jeszcze nie uciekajcie, tylko zobaczcie moich patronów. Ciao! Oto właśnie moi patroni, którym bardzo dziękuję za wsparcie. Bez niego rozwój kanału Hablo Español na pewno nie byłby możliwy. Wszystkich, którzy jeszcze tego nie zrobili, zachęcam do tego, żeby nacisnęli ten przycisk subskrybuj, aby mieć stały dostęp do nowych materiałów do nauki języka hiszpańskiego, a jeszcze lepiej będzie, jak klikniecie ten mały dzwoneczek. No i teraz to już naprawdę wszystko. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Gracias i hasta luego. I ciao!